Czas biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze starego domu z mężem stworzyli miejsce przyjazne ludziom, miejsce wypoczynku i o tym dziś będziemy rozmawiali. Witam serdecznie. Jolanta Biernat jest moim gościem. Dzień dobry, Jolanto. Cześć, witam wszystkich. Trudno jest wyremontować dom i stworzyć miejsce turystyczne? Czy trudno jest wyremontować? Na pewno nie jest to łatwo, ale jeśli się zaangażuje, jeśli ma się pomoc ze strony rodziców i całej rodziny i wszyscy staramy się robić to jak najlepiej, to da się to zrobić, ale wymaga to ogromnej pracy. Cały czas przez te 16 lat prowadzimy agroturystykę razem z mężem i przez te 16 lat cały czas udoskonalaliśmy, dopieszczaliśmy to miejsce. Przez te 16 lat wszystkie zarobione pieniądze inwestowaliśmy, jednocześnie pracując na etacie. Dzięki temu udało nam się stworzyć taki przyjazny właśnie dom dla ludzi i muszę powiedzieć, że mamy szczęście, bo przyjeżdżają do nas tacy ludzie, że mamy ochotę robić to, co robimy. I to jest bardzo ważne. Jak wygląda okolica tego miejsca? Co można tam spotkać? Okolica jest bardzo bogata we wszelkie atrakcje turystyczne. W zasadzie goście, którzy przyjeżdżają na tydzień, głównie rodziny z dziećmi w okresie letnim, ale też przez cały rok przyjmujemy gości, na nie sposób się nudzić. Oprócz zabytków, muzeów, twierdz, kopalni węgla, złota, to, co jest uważam najpiękniejsze w naszej okolicy, to są przepiękne góry stołowe i takie najbardziej charakterystyczne, które kojarzą się chyba z naszym miejscem i z naszą okolicą, z Kotliną Kocką. To Szczeliniec Wielki, błędne skały, skalne grzyby, ale przepiękne, niedoceniane turystycznie są Radkowskie skały, które szczególnie polecam i tam nigdy nie będzie tłumów i tam jest przepięknie i białe skały. Po prostu góry zachwycają o każdej porze roku. Więc ja szczególnie zachęcam jednak, żeby to był turystyczny i taki zdecydowanie nastawieniem na góry. Ale o tyle jest dobrze, że każda pogoda jest super. Jak nie ma pogody, wchodzi się pod ziemię lub do właśnie jakichś zamków. Jak jest pogoda, to do lasu i góry. Agroturystyka Bobrowniki znajduje się, proszę Państwa, w Kotlinie w Kłodzkiej, w miejscowości Szczytno. I tam właśnie pieczesz chleb. Szczytna. Szczytna, no właśnie. Piekę chleb dla moich gości. Szczytna, tak. Szczytna jest w ogóle taka właśnie niedoceniana turystycznie. Śmiejemy się, że jest to są międzyzdroje kolejne, bo pomiędzy Polanicą Zdrój a Dusznikami Zdrój. Tak, pytałeś mnie o chleb. Piekę chleb nie tylko dla moich gości, szczególnie dla mojej rodziny, ale dzielę się tym chlebem również z moimi gośćmi. Od wielu lat chleb na zakwasie, cały czas doskonale, cały czas poznaję nowe receptury i też dla zainteresowanych uczę gości, jak to zrobić. Jak duża jest wasza agroturystyka? Ile osób może się pomieścić? No, nasza agroturystyka jest taka kameralna. W zasadzie na kilka rodzin, maksymalnie 6-7 rodzin, w zależności w jakich konfiguracjach. Mamy i pokoje, i apartamenty. Cała grupa może tworzyć około 30 osób. W zależności, mówię, w jakich konfiguracjach są. I cały czas, jak to goście nam powiedzieli nawet w okresie letnim, że jak było pełne obłożenie, to i tak czuli się kameralnie w naszym domu. Jak stworzyć coś z niczego? Trudne pytanie. Tak naprawdę trzeba to robić sercem, zaangażowaniem. Mieć pasję i... Proszę? Przecież to zrobiłaś. To dziękuję bardzo. Tak, tak, tak. Może też dlatego, że nie myśleliśmy nigdy, że będzie to nasze źródło utrzymania w przyszłości, tylko po prostu zaczęliśmy tak działać, ale da się to zrobić i trzeba się otaczać dobrymi ludźmi i dawać też z siebie dużo. Powiedziałaś o tym, że 16 lat prowadzicie agroturystykę. Jak wyglądały początki od tej decyzji, kiedy powiedzieliście sobie z mężem, dobra, budujemy, robimy. Pracowaliście na etacie, więc domyślam się, że ten czas było trzeba bardzo dobrze organizować.
bardzo dobrze trzeba było organizować. Początki były o tyle trudne, że było dużo pracy, ale głównie sezonowej. Wtedy ta agroturystyka działała sezonowo, głównie w okresie letnim. Natomiast w tej chwili już jest rozszerzona na prawie cały rok, ale ponieważ i ja, i mąż pracujemy zawodowo, to czasami było bardzo ciężko, bo cały tydzień w pracy i później w weekendy jeszcze obsługa gości, a w tej chwili już no, cały czas pracuję i uczę się tego, jak zorganizować ten czas, żeby wszystko robić na odpowiednim poziomie. Pozmieniałam też różne rzeczy, jeśli chodzi o dom, o pracę, ograniczyłam pracę na etacie i cieszę się tym, co mam i życiem. Bardzo dziękuję, Jolanta. Przepraszam, że ci weszłam słowo, właśnie chodzi mi o to, że w pewnym momencie było nie do końca tak dobrze z tą równowagą, za dużo tego wszystkiego, ale żeby się cieszyć tym, co się robi, no trzeba to dobrze ułożyć. Bardzo dziękuję, Jolanta Biernat, Agroturystyka Bobrowniki. Odsyłamy i zachęcamy do Kotliny Kłodzkiej, żeby odwiedzić właśnie tę agroturystykę. Szczytna to miejscowość, w której znajduje się wyremontowany dom po dziadku i można bez problemu odpocząć. Jak was znajdziemy? Mamy swoją stronę internetową bobrowniki.net.pl albo na Facebooku i na Instagramie. Cały czas działamy, cały czas jesteśmy w kontakcie z naszymi gośćmi. Zapraszamy serdecznie przez cały rok. Bardzo dziękuję, Jolanta Biernat, Tomasz Słodki, do usłyszenia. Dzięki, czekam na was.